Nadszedł czas sprawdzić najdziwniejsze TikToki w historii! I tym razem to naprawdę nie jest żart! Dzisiaj one przekroczą wszystkie granice głupoty! Ale kto wie, może okażą się prawdziwe, więc zostaw łapkę w górę i oglądaj do końca! Wow, już się nie mogę doczekać dzisiejszego psucia Minecrafta! Co my tutaj mamy? Diamenty, pistony, trochę redstone'ika? A to wszystko po to, aby... Chwilę, tam coś było z tą motyką, ale okej! Okay. Motykę wstawiamy do dispensera i ten mechanizm niszczy motykę i to niszczy ją tak mocno, że psuje Minecrafta, co? Dobra, to jest mocne. Jeśli psuć Minecrafta, to tylko w takim stylu, let's go! Na początek naszej wspaniałej inwestycji potrzebujemy dispensera, na nim dyrta, obok niego detektor i dużo diamentów. Nie wiem, czemu akurat diamentów, ale jak chcą, to dostaną diamenty. Tak wygląda pierwszy etap naszej inwestycji. Dokładamy pistonka, dokładamy przekaźnik i kilka redstone'ów dookoła. Przepraszam bardzo, według tego TikToka, jeśli to ruszę, to powinno to... A, dobra, bo to w drugą stronę, dobra. Okej, przepraszam. 3, 2, 1, hop, poszło, idealnie. Tylko chwilę, bo na TikToku jak to się zaorało, to automatycznie niszczyło to zaoranie i wracało do normalnej formy ziemi. A teraz się to nie dzieje. Mam jeszcze jeden pomysł, jak to ulepszyć. Żeby to naprawić, żeby działało tak, jak powinno, wystarczy, że dodamy tutaj lepki tłok i z przodu dodamy jakiś blok, żeby on zaorawał to... Jest takie słowo w ogóle? Klikam, ora, pięknie. Teraz byleby to tylko sobie działało w kółko, czyli hop, hop i hop. I możemy rozpoczynać naszą misję. Netherdowa motyka do środka powinna orać to po... Ej, przepraszam, halo? Co robisz, motyko? Co ty robisz? Nie, no czemu ją wywalasz? Zaoraj pole mi, a nie kurdebele! Ej, a może tu powinien być podajnik, a nie dozownik? Może to coś zmieni? Pliska, kurdebele, działaj! Działaj! Zaoraj po... To jest wielki fake z jednego powodu. Dozownik nie jest w stanie ruszyć motyki w ten sposób, aby zaorała pole. Co najwyżej jest w stanie ją wyrzucić na ziemię i to tyle. Pierwszy TikTok jest jednym wielkim fejkiem. Dobra, co to jest? Kto mnie pod tym oznaczył? Nie, co? Wspaniale, więc chcę się sprawdzić, czy naprawdę da się zbudować niezwykłą toaletę, ponieważ to nie jest zwykła toaleta, to jest najbardziej... Ja już nic nie mówię, nie? Co to, kurde, bele jest? Dlaczego ktoś miałby chcieć to zbudować? Dobra, nie wiem, może ktoś się znajdzie, sprawdźmy to. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego po zjedzeniu w Minecrafcie zgniłego mięsa jedyne, co wam grozi, to głód, to tak się składa, że mam coś specjalnie dla was. Czas w końcu urealistycznić tego Minecrafta, no! Czas w końcu urealistycznić tę grę, no! Koniec z bezprawnym jedzeniem zgniłego mięsa, od dzisiaj będziemy wymiotować! Koniec z bezprawnym jedzeniem zgniłego mięsa! Od dzisiaj może spotkać was przykra wizyta w toalecie! Ale zanim to musimy na początku ją zrobić, lecimy! Zaczynamy od dispensera zaraz koło kibelka. Do niego wkładamy stojak na zbroję, odpalamy dispensera i wrzucamy na niego żółwią skrupę. Tak, aby wnętrzności naszej toalety stały się zielone? Nie pytajcie. Dokładamy do armor standa jeszcze żelazny napierśnik. Fajnie, no to faktycznie jak toaleta trochę, nie? No i co teraz nam się przyda? To dwie komendy, które dam wam w opisie. Pierwsza z nich stworzy ludka, który z tej toalety będzie korzystał. O nie! Nie w tę stronę! Czy ja go mogę jakoś obrócić? Dobra, po prostu jak budujecie toaletę, to budujcie ją w kierunku południowym. Najwidoczniej to jest ważne, w którą stronę macie kibel, okej? Okay? Dobra, to jeszcze raz. Komenda numer jeden. Pięknie, co ja robię ze swoim życiem? Ubierzmy tylko ziomeczkę, żeby tak dziwnie nie stał. U mnie to będzie zombie. I komendę numer dwa wrzucamy zaraz pod tym ziomeczkiem, pod ziemią. To komend bloka, który ustawiamy jako powtarzający się i zawsze aktywny. Komenda w środku wygląda tak idealnie i powinno już mniej więcej działać. Przepraszam, pan chyba trochę w złą stronę to robi. Spokojnie, zaraz coś z tym zdziałamy. Proponuję delikatną zmianę w koordynatach. Już lepiej. No i proszę państwa, mamy to sukces. Pod warunkiem, że ja to w ogóle mogę nazwać sukcesem, to jest oficjalnie najdziwniejsza rzecz w historii tej serii. Oby tak dalej. Okej, okay, jak gościu stworzył szachy z kości, a to... to też mocne. Ale to pierwsze mnie najbardziej zaintrygowało. Chcecie mi powiedzieć, że jest tekstur pack, który powoduje, że kości mogą zamienić się w normalne pionki do szachów. Brzmi mocno i chyba jestem zmuszony to sprawdzić. Faktycznie, znalazłem coś takiego, co ma szachy i jest tekstur packiem. Nadal nie do końca czaję, jak miałoby to działać, ale sprawdźmy to. A więc dzień jak co dzień. Zrobiłem sobie arenę do szachów. Stawiam na dole item frame'y. I teraz tak, przy moim tekstur packu jest to sztabka miedzi, a nie kość. Ale to nadal nie zmienia faktu, że jakim cudem sztabka miedzi ma się zamienić w pionki do szachów. Cała magia podobno polega na zmianie nazwy, czyli White King powinno zmienić teksturę na
białego króla. Aha, ale nie ma opcji, że postawię to normalnie. Nie, jakie to jest mocne. Gdybym ja jeszcze tylko wiedział, jak się szachy ustawia. Ale dobra, w hitę, co możemy tu jeszcze dać? Queen. Dobra, mamy więc króla i królową. Teraz przydałoby się jeszcze troszeczkę tych małych, mniejszych pionków. A to co to będzie? Możemy też warcaby grać. O, to potrafię. I faktycznie da się zamienić minecraftowe itemy w normalne 3D pionki do szachów. Jakbyście zapytali mnie o to jeszcze 5 minut temu, to powiedziałbym, że nie ma opcji. Ale teraz to mogę co najwyżej was zaprosić na partyjkę. Chociaż nie potrafię, raz w życiu grałem w szachy, może nie. Ale chętnie popatrzę, TikTok potwierdzony. Dobra, w sumie był tam jeszcze jeden tekstur pack, który zmienia widok, znaczy wygląd tekstów w książkach. Faktycznie, no mądre to. W ten sposób te książki wyglądają faktycznie o wiele lepiej niż wcześniej. No ale to nie jest tak ekscytujące jak szachy. Dlatego przed nami najmniejszy możliwy dom, jaki da się zbudować, aby miał wszystko w sobie, co jest potrzebne. I nie, ta dyrtowa kupa z tyłu to nie jest on. Według tego TikToka będzie on nawet mniejszy niż to i będzie w sobie zawierał dwie skrzynki, piecy, crafting i łóżko, czyli faktycznie mądre rzeczy. Aby go zbudować, musimy wykopać dziurę, położyć dwie skrzynki, crafting, piecyk, łóżko do góry, fajnie. I co, i to jest niby ten najmniejszy dom? Panie, a gdzie ściany? Przecież, okej, znaczy zrobiłeś okno w tym, ulala, ty, to wygląda coraz mądrzej. Faktycznie to małe, ma 2×2 kratki i mieści się w nim wszystko, co jest potrzebne, a do tego jest ochrona, bo ma ściany. Szanuję, nie wpadłbym na to, że dom może być aż tak mały, a faktycznie ma w środku wszystko, co jest potrzebne. Mądry sposób na jakąś szybką, podróżną, początkową bazę. Zastanawiam się, czy dałoby się to zrobić lepiej, ale po kolei. Dziura 2×2, tak? W środku kładziemy dwie skrzynki, jeden piecyk, znaczy tutaj stół, tutaj piecyk, tutaj powinno być łóżko, ale zapomniałem o łóżku. Ta, łóżko może okazać się całkiem przydatną rzeczą w bazie. Jest więc i łóżko, dodajemy schodki, aby mieć dostęp do wszystkiego, do skrzynki, craftingu i pieca. Dwie szyby, aby mieć widok na zewnątrz, no i ściany z pół bloków, znaczy trapdorów. Hop, hop i jestem gotowy na przyjęcie gości. Dobra, w sumie jeszcze tak może by się przydał. O wiele lepiej, jest domek. Czy jest mały? No faktycznie, jak na ilość rzeczy, która jest w środku, jest bardzo mały. A na pierwsze kilkanaście dni w Minecrafcie myślę, że na luzie wystarczy. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz, jak pójdę spać tutaj, to czy mnie nie wywali zaraz gdzieś w kosmos? To jest bardzo ważne pytanie numer jeden i... Dobra, obudziłem się w środku, jest dobrze. I pytanie numer dwa, czy jak spotkam takiego creeperka, czy on w takiej bazie nie będzie miał jakiejś przewagi? Nie, proszę, Dobra, wygląda to, że creepery nie reagują przez trapdory, a przez tą dziurę, która jest tutaj. Też wydaje się być git, pasuje. A więc oficjalnie baza otrzymuje certyfikat bezpieczeństwa. Nie wiem w sumie, czy polecam, czy nie. Ja tam wolę lepianki z dyrta. Lecimy dalej. Było o bazach dla początkujących. To co mówicie o bazie ukrytej pod laptopem? Tak, dobrze słyszycie? Też na początku myślałem, że komuś się coś pomyliło, ale nie. Typ naprawdę ukrył swoją bazę pod laptopem i wygląda to epicko. Zresztą zaraz wam to wytłumaczę. Jest komputer, jest baza, klikamy pod komputer i wchodzimy do tajnego pomieszczenia. Easy, easy. Szkoda, że budowa tego cudeńka nie jest taka easy, ale myślę, że ogarniemy. Krok po kroku. Jest monitor, dobra. Pod monitorem kładziemy item frame'a z mapą, żeby wyglądał jak klawiatura. Trochę jakichś mechanizmów. Na dole wagoniki, które będą odbierać nas schodzących na dół. No w sumie dobra, to nie jest takie ciężkie, jak myślałem. Dosyć łatwe. Chociaż pozwólcie, że poziom trudności ocenimy, jak już to zbudujemy, dobra? W tym miejscu chciałem mieć laptopa i pod tym laptopem wejście do tajnego pomieszczenia. Jakby już tutaj nie było ich wystarczająco dużo, to nieważne. A więc, aby to zrobić, zaczynamy od dziury 2×2 i jeszcze głębszej dziury, do której będziemy wpadać, kiedy wejdziemy do bazy. Przy ścianie dodajemy dwa tory i na nich wagoniki. Dokładnie do nich będziemy wchodzić, aby się dostać i wydostać z bazy. Teraz krosno-czarny baner i dwa białe barwniki, aby stworzyć monitor. Tak, w 100% nowoczesny, najbardziej full HD 4K monitor na rynku. Tak, aby kiedy to położymy po jednej stronie, znaczy do góry, kiedy utkniemy tu, będzie to wyglądać jak ekran. A póki co mamy dwa ekrany, wolałbym mieć dwa niż jeden, ale niech będzie. A i ten framing na baner od dołu, nie wiedziałem, że da się go w ogóle tak postawić. Ciekawe. Teraz wystarczy do niego włożyć jakąkolwiek mapę, aby zablokować widok całkowicie od góry, tak, żeby miał wielkość całego bloku. Fajne, mądry patent. O tym tu naprawdę nie wiedziałem. Teraz może zrobić się trochę skomplikowanie, ale to tylko dispenser z tyłu ze stojakiem na zbroję w środku. Skrzynka zaraz przed nim i blok redstone'a, aby postawić w środku do niego item frame'a. Nie wiem czemu, ale wychodzi na to, że oba możemy już usunąć, zostawić tylko item frame'a, na którego górę musimy nałożyć chainową hełm, chainowy hełm i będzie on udawał klawiaturę. Ała, nie w ten sposób, przepraszam, nie chciałem. O, dawaj, o, udaję klawiaturę, udaję, ty mądre. No i w sumie, kurde bele, to już wszystko. Co prawda przydałoby się jeszcze postawić dookoła biurko, nie powiem, chociaż chwileczkę, bo to biurko jest takie wielkie, mam pomysł, jak to zrobić mniejsze. Jakby biurko postawić tak i obudować je dookoła trapdorami, a tutaj zamiast dwóch pełnych
pełnych bloków dać dwa półbloki. Według moich obliczeń powinno działać dokładnie tak samo, a jest o wiele mniej podejrzane. Sprawdźmy to. Jeśli chcemy wejść do bazy, klikamy w tego jednego piksela i jesteśmy w albo niekoniecznie. Dobra, tu chyba jednak potrzebne jest to biurko. Nieważne, nie było tematu. Teraz będzie działać. Proszę, dałem pełne biurko. Działaj. Przenieś mnie na... O, przeniosło mnie na dół. I normalnie mogę to zrobić tajną bazę. Let's go. A teraz jak chcę stąd wyjść, to tutaj, tak? Wyszedłem. No spoko, kurde, bele, ale boli mnie trochę to, że to biurko jest takie dziwne. Nie, no jest na pewno sposób, żeby to naprawić. A jakby tak wziąć, nie wiem, nic i na to do góry dywan. O, właśnie, tylko że teraz nie zasłonię tej skrzynki. Ajajaj. Dobra, to najwidoczniej, znaczy, no, dałoby się, jakby teraz tutaj mapy jeszcze dodać. No, w teorii tego by nie było widać, ale ta mapa musiała być, nie wiem, biała albo w jakimkolwiek kolorze niepodejrzanym. A to jest akurat... chyba nie o to mi chodziło. Dlatego TikTok może i owszem prawdziwy, ale to biurko to takie, no, mech, nie? Ale dajcie znać, czy któryś z tych TikToków zniszczył wam banie tak bardzo jak mi. I pamiętajcie, oznaczajcie mnie pod kolejnymi. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. W tym po prawej dałem 10 losowym widzom całą godzinę na zbudowanie bajki. Tak, dokładnie, bajki. Czy to mogło skończyć się dobrze? Nie wiem, ja nic więcej nie mówię. Po prostu kliknij i przekonaj się sam.